Wczesne wykrywanie chorób jest dzisiaj w pełni zasadne i możliwe. Jest to o tyle istotne, że szybkie wdrożenie postępowania leczniczego zapobiega wystąpieniu powikłań takich chorób, a jeszcze ważniejsze jest wykrycie ryzyka wystąpienia zaburzeń, czasami tych, które nazywamy cywilizacyjnymi. Spotykamy dość często zaburzenia w gospodarce lipidowej. Te lipidy są niewątpliwie człowiekowi potrzebne, a z nich najbardziej znany jest niewątpliwie cholesterol. Nad cholesterolem powinniśmy panować na co dzień, nie tylko wtedy, kiedy już stwierdzimy zaburzenia, ale jeszcze zanim do nich może dojść. Nie próbujmy siebie usprawiedliwiać, mówiąc, że u mnie to jest rodzinne. Rodzinne zaburzenia lipidowe występują, owszem tak, ale występują relatywnie rzadko. Najczęściej są one spowodowane ograniczeniem aktywności fizycznej i błędami w diecie. By uniknąć powikłań związanych z hipercholesterolemią, powinniśmy oceniać stężenie cholesterolu w odpowiednim czasie, powtarzając badanie. Jedną z metod postępowania terapeutycznego wówczas staje się leczenie dietetyczne czy wzmożenie aktywności fizycznej. 190 mg na decylitr cholesterolu, takie stężenie, to jest stężenie, które chcielibyśmy obserwować u wszystkich naszych pacjentów. Natomiast niestety często dochodzi do jego podwyższenia. Czy zawsze musimy leczyć tabletkami? Dla pacjentów w wielu przypadkach jest to wygodne. Jednak dobra modyfikacja diety i aktywność fizyczna to poprawa całego profilu cholesterolowego. Nie tylko stężenia całkowitego cholesterolu, ale również jego frakcji. Pamiętajmy, że ubytek masy ciała w ciągu krótkiego czasu może powodować obniżenie stężenia triglicerydów innej frakcji lipidów nawet o 20%, a i więcej, jeżeli prowadzony jest pod kontrolą dietetyka czy trenera, który prowadzi nasz wysiłek fizyczny.